Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Kaśka. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dzisiaj pokażę Wam trzy kartki, które zrobiłam. Kartki takie okolicznościowe, urodzinowe, z najlepszymi życzeniami. Po tych wszystkich świątecznych, które zrobiłam, już naprawdę sprawiają mi te kartki dużo radości, te takie, wiecie, urodzinowe i inne niż, niż bożonarodzeniowe. Dlatego właśnie... Często szukam okazji, żeby tylko usiąść przy biurku i, i coś, coś tam porobić, krok po kroku. Tak, pokażę Wam też produkty, które używam użyłam do tych kartek. Także zapraszam Was do oglądania. Pierwszą kartką, nie wiem, właśnie czy pokazać Wam, może najpierw Wam produkty pokażę. Tak jak ostatnio w tym filmiku Wam pokazywałam. Tak, głównym elementem. Głównymi dwoma elementami jest takie bardzo fajne okno, e, oczywiście z AliExpress, e, zamówione. E, I do tego takie są doniczki. Znaczy, nie do tego, to osobno oczywiście było, ale ja sobie to razem zrobiłam. Takie doniczki, ja użyłam tutaj tej większej doniczki tylko. Mm, także to jest bardzo fajne okienko, które użyłam. Użyłam foldera. Do embossingu takie cegiełki, taka, taki mur jakby, bardzo mi się podoba. Też zakup z Aliexpress. No tym razem nie było takiego dużego folderu, tak jak ja lubię sobie zamawiać te duże. No ale nie znalazłam takiego z takimi cegiełkami w takim kwadratowym kształcie, więc wzięłam taki mniejszy właśnie na kartkę taką A6. Także no tylko taki mam. Jest Distress Ink w kolorze Broken China. I tutaj jest też ten stempel, który ostatnio pokazywałam z tymi bukiecikami. I do tego też wykrojnik jest. Wykrojniki są także tutaj, ten stempelek jeden użyłam. I tu jest coś, co bardzo chciałam Wam pokazać. To jest ze sklepu Alina Scuttle na AliExpress. I to jest taki fajny zestaw stempli. Tutaj jest cztery zestawy takich różnych napisów na różne okazje. Na przykład jest Congrats, I Miss You, Good Luck i no, tutaj takie różne, każdy jest inny. I do tego jest jeden, i to są pojedyncze stemple w całości, te wszystkie sekcje. I do tego jest taki jeden wykrojnik który po następowaniu można sobie tutaj przyłożyć. I widzicie te dziurki pokrywają się z tymi kropeczkami tutaj, które są. I za jednym cięciem wycinamy wszystkie te, te napisy i po prostu mamy na zapas napisy. Także bardzo fajny pomysł. Bardzo mi się podoba, jak to funkcjonuje. Jest to bardzo przydatne. Także jak ktoś jest zainteresowany, ja zostawię link do tego sklepu. Nie wiem, czy znajdę ten produkt, ale no, zobaczę, jak to będzie pod filmikiem. To są te produkty, i już Wam pokazuję kartkę, jak ona wyszła. Jest ona taka dosyć też skromna, gdzie ja lubię takie skromne karteczki. To jest właśnie ta kartka. Jest tutaj ten wyembasowany murek. Mam nadzieję, że widać. O, widać. Jest wyembasowany murek. Okienko wycięte z takiego papieru, um, takiego z takich deseczek jakby. Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć. Tu w tle jest taki papier. Ja już nie wiem, z jakiej to jest kolekcji. Chyba jakiejś aksonowej, bo to miałam w moich ścinkach, więc tak nie powiem Wam dokładnie, co to jest za kolekcja. W każdym razie ten papier był taki biało-czarny. Taki biało-czarno-szary. A ja chciałam właśnie, żeby... Było to takie wrażenie nieba, i dlatego ja po prostu sobie wycieniowałam ten, ten skrapek, ten skrawek papieru, właśnie ten Broken China. I bo właśnie chciałam stworzyć taki kolor no, niebieski nieba. I to jest taka stęka w domu, z widokiem za okno, jest doniczka z bukiem kwiatów. I jest tutaj właśnie ten napis wycięty z tego fajnego zestawu. Sending New kisses i dołożyłam tutaj perełki. Z tyłu jest nieoklejona jest tylko mój, mój stempelek. Jak wiecie, to jest ten z Biedronki. I tak, tu jest na, zrobione tak jakby, no, szyby chciałam zrobić, więc tutaj jest ten acetate. I okno wycięłam na piance kraft te, żeby było podwyższone. I wygląda bardzo fajnie. Właśnie takie okienko, i taka kartka wyszła. Mała w rozmiarze takim a6. Także to jest mój pierwszy projekt. Aha, kwiatki pomalowane są pokolorowane markerami alkoholowymi. Już jej wielokrotnie pokazywałam. chuchu, mam kilka tam zestawów tych Ohuchu, więc sobie to pokolorowałam tymi mazeczkami. I bardzo fajnie wygląda, taka jasna. Myślę, że jest fajna. To jest pierwsza kartka. Druga kartka to jest, już Wam pokazuję. Do niej użyłam niewiele produktów, ale już Wam je pokazuję. Przede wszystkim arkusz tutaj z tego zestawu papierów z Actiona, i jest to arkusz tutaj ten. Widzicie, bardzo ładny, taki z kwiatami czy ja go teraz znajdę, żeby Wam... O, tutaj jest on. Bardzo ładny. Także to jest arkusz z tego bloczku. Użyłam coś, co też zamówiłam na AliExpress. To jest taki wykrojnik, który właśnie dziurkuje. Ja już kilka tych wykrojników mam. Pokazywałam. Takie też świąteczne miałam. Pokazywałam Wam ze śnieżynkami. Tutaj mam z listkami, taki wiosenno-letni. Rozmiar wiecie, one mają ten nietypowy rozmiar, ale to sobie można spokojnie poradzić, zrobić własną bazę. Także bardzo ładnie to wygląda. Na tej akarce akurat niewiele widać ten, to dziurkowanie, bo zaraz zobaczycie kartkę, ale, ale myślę, że daje taki jakiś mały detal gdzieś tam pod spodem daje. I tutaj mam taki bardzo ładny zestaw stempli z kwiatami, taki bardzo kwiatowy on jest. Czy ja mam tutaj, żeby wam pokazać, a może kopertą wam pokażę? O tak, będzie widać. Taki bardzo ładny zestaw stempli kwiatowych, z listkami, są i pączki i takie bardziej rozwinięte. Naprawdę bardzo ładne kwiaty. Bardzo mi się podoba, że one dają cienką, widzicie, cienki ten zarys, bo czasami są te stemple takie, że dają bardzo gruby ten zarys, a te są takie fajne. Także to użyłam, cały ten zestaw, ja wam zaraz to pokażę. I oczywiście do kolorowania kwiatków również użyłam, właśnie, mazaków Okuchu. Tutaj do tych kwiatuszków był zestaw wykroników, także to zawsze kupuję. Jak wiecie, żeby to sobie ułatwić pracę. Ta kartka była dosyć pracochłonna, ja wam już ją pokazuję. Aha, i jeszcze do tej kartki użyłam też właśnie zestawu tego z tymi napisami, bo ja sobie wykroiłam te napisy i później po prostu sobie wybrałam, który tam mi pasował. Także to też użyłam. I kartkę już Wam pokazuję. Kartka wygląda tak. To jest w zasadzie pierwszy raz, kiedy wykonałam taką kartkę, gdzie właśnie tłem. Jest, no tutaj widzicie ten papier z Akrona pod spodem, i widać troszeczkę to dziurkowanie, jak się przyglądniecie tutaj, w tych przerwach. Natomiast są to, to jest takie bardzo de, decentne, takie bardzo delikatne, ponieważ całe tło właśnie chciałam stworzyć taki, takie kwiatowe i ono jest całe takie na podwyższeniu. Każdy kwiatuszek, każdy listek jest na podwyższeniu. Wygląda to super. Bardzo mi się podoba. Jak ta kartka wyszła. Podoba mi się też kolorystyka. Ja tutaj właśnie miałam kolorystykę taką. Kwiatuszki są tymi kolorami zrobione. One są takie przeskwiniowe przeskwiniowo łososiowe Bardzo ładne. I ładne te, te zielenie takie, takie jasne. Też bardzo ładnie to wygląda. Ja uwielbiam takie, taką kolorystykę. I cóż, no niewiele jest tutaj do opowiadania o tej kartce, bo jak widzicie, no całe tło, cała kartka to jest właśnie, każdy kietuszek jest osobno zrobiony i żeby osiągnąć taki jeszcze fajniejszy efekt, dobrze jest właśnie mm, zrobić to, wiecie, żeby poobcinać później te brzegi tutaj, żeby te kwiaty nie umieszczać tak po prostu jakby w, w ramach tej, tego tutaj papieru, tylko jakby wyjść sobie poza i później ob, obciąć, ja obcięłam po prostu te wystające części i to Sprawia wrażenie, że na no takiej przestrzeni i takiej kontynuacji, tak, tak mi się wydaje, więc bardzo ładnie to wygląda. Jest to pracochłonne dosyć, ponieważ ja ten y, zestaw tych kwiatków, tych stempli, y, musiałam następować dwa razy i dwa razy wszystko wyciąć, wszystko kolorować, więc no, troszeczkę mi to zajęło, bo nawet, y, wiecie, wykrawać to. Wiecie, zakładać, przyklejać te wykroniki, no to jest, jest to proces, <laughs> ale dałam radę, tak wydubałam, wydziubałam tą kartkę. I jestem bardzo zadowolona z efektu. Tutaj na środku jest tylko ten napis Wish You All the Best na takim czarnym tle podklejony. Szukałam jeszcze, żeby tutaj może jakiegoś motylka, albo ale powiem wam, że już. Co bym nie przyłożyła już później do tej kartki, to już było za dużo, więc wydaje mi się, że tak jest idealnie i, i tak już ją po prostu zostawię. Mam nadzieję, że Wam się podoba. To jest druga i ostatnia kartka na dzisiaj. To jest, już Wam pokazuję, co użyłam do niej. Chyba sprawiła mi najwięcej radości ta kartka. Już Wam pokazuję papier. To jest tylko tutaj z tego bloczku, to jest taki z Teddy'ego, ale to tylko użyłam te deseczki, taki papier z deseczkami. Zresztą to jest chyba ten sam, który później wycięłam, to okienko. Tak mi się wydaje, że to był ten sam papier. Papier. Głównym elementem jest tutaj ten zestaw stempli i wypajników. Już Wam pokazuję pod. Um, żeby to było widać w sumie lepiej. To są prześliczne, przepraszam, że świecę, prześliczne ptaszki i takie śliczne gałązki. Bardzo mi się spodobał ten zestaw właśnie na AliExpress. Ja uwielbiam ptaszki i takie gałązki. Bardzo lubię je kolorować i myślę, że fajne rzeczy można z nich zrobić. Także ten zestaw użyłam. Oczywiście z wykrojnikami, także to jest to. Do tego użyłam też taką ramkę, też z AliExpress. Dlatego, jak widzicie, ta kartka, ona będzie taka troszkę mniejsza. To jest chyba, ona się nazywa e, mini slimline, czy coś takiego, taka mała DLK, bo chciałam dopasować po prostu rozmiar do tej ramki. Nie spodziewałam się w sumie, jak zamawiałam. Ten wykrojnik, że, że to będzie taki mały, ten wykrojnik. Myślałam, że to będzie taki normalny rozmiar, ale nie przeszkadza mi to. Te kartki też są bardzo fajne, bardzo słodzicko wyglądają i ten rozmiar, także jest naprawdę ok. Kolejną rzeczą to jest Distress Oxide Spun Sugar. Kolor bardzo ładny, delikatny róż. I do tego użyłam również taką maskę, którą mam z, od My Favorite Things. To jest maska. Z chmurami. Ale jeszcze, żeby Wam pokazać, ja mam kiedyś sobie już dawno temu kupiłam. Właśnie tą maskę i do niej mam jeszcze też. Mamy falę z tej samej serii i mamy też trawę z tej samej serii. Także to są bardzo fajne, przydatne maski według mnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek w Akronie na przykład były tego typu rzeczy. Nie wiem, nie spotkałam się, bo jak wiecie, ja. Dopiero od tego roku chodzę do Akrzą, no więc nie wiem. W każdym razie, no ja mam te. Dobrze, już Wam pokazuję tą kartkę. Aha, no i oczywiście do niej użyłam kolejny cały zestaw moich nazaków. Ohuhu, kolory, widzicie, błękitne, różowe, zielone. Także to jest to. I już kartkę Wam pokażę. Kartka wygląda tak, i chyba z tych trzech, no to chyba jest moja ulubiona kartka. Tak, tutaj widzicie w tle te chmury zrobione tą maską i pocieniowane właśnie tym Span Sugar Distress Oxide. Bardzo ładny to efekt daje, naprawdę, jeżeli macie okazję, kupić sobie takie maski to bez zastanowienia bierzcie, bo naprawdę to jest zastosowanie bardzo fajne. Jest ta ramka właśnie z AliExpress, ona ma bardzo ładne tutaj przeszycie. Mi się bardzo podoba ta wewnętrzna falbanka tutaj. Jest taki bardzo fajny efekt, daje. W tle jak widać tutaj te deseczki. No i cóż, z tempelki wykorzystałam te gałązki. Podklejone są pod spód, pod tą ramkę. Wszystko jest oczywiście tutaj te gałązki są 3D zrobione, widzicie? Ptaszki, trzy ptaszki pokolorowane. Starałam się je troszeczkę pocieniować. Widzicie, że one są tutaj troszeczkę ciemniejsze, jakby od spodu. Światło pada od góry na nich. Zawsze sobie to tak trzeba wyobrazić, jak malujemy właśnie alkoholowymi na przykład mazakami. I tak w zestawie tych, tych stempli są też takie właśnie pojedyncze kwiatuszki, które sobie później właśnie nakleiłam, pokolorowałam. I bardzo ładnie to wygląda. I oczywiście ten, stempel, ten stempelek też pochodzi z tego zestawu stempli. I jest wycięty takim zwykłym wykrojnikiem, który robi takie właśnie, wycina prostokąty w różnej wielkości. Tutaj jest takim fajnym przeszyciem. Wszystko bardzo ładnie współgra. Tutaj jest jeszcze radełkiem przejechane. Ten papier jest przejechany radełkiem. Także taka jest karteczka. Cóż, tu więcej nie jest oklejona, też jest tylko mój stempelek. I widzicie, ona jest taka mała DLK, ale myślę, że bardzo fajny rozmiar na karteczkę. I na pewno będę częściej robić taki, taki rozmiar. Bo wiecie, jak jest taka mniejsza kartka, to też jest ją łatwiej zaaranżować, bo nie mamy tych takich e, dużych przestrzeni, żeby trzeba żeby, e, było żeby, żeby wciskać jakieś e, nie wiem, kwiatki, e, nie wiadomo co gałązki. A tutaj po prostu jest mniejszy rozmiar i można sobie z tym szybciej poradzić. E, tak, e, i to są wszystkie moje kartki, które dzisiaj dla Was przygotowałam. E, napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobają, czy Was inspirują. Ja tak, jeżeli postaram się oczywiście linki do sprzedawców dać w opisie, ale to wcale słuchajcie nie znaczy, że od razu trzeba iść i kupować, bo ja wychodzę z założenia, że to są inspiracje, i takie kwiatki, na przykład wstępy. Jeżeli macie jakikolwiek zestaw wstępki z, z kwiatami, z liśćmi, cokolwiek można wykorzystać, tu nie muszą być te dokładnie produkty. Myślę, że wiele z Was ma takie wykrojniki typu właśnie okienko czy drzwi, no to też można fajnie zrobić. Ja nawet mam taki z Akszona, to jest taki kwadratowe ja Wam kiedyś to pokazywałam, też w formie okienka, bo on robi taką krateczkę fajną, to też można wykorzystać jako okienko. Także naprawdę nie trzeba od razu kupować, bo ja wiem, że to no, kosztuje, tak? Pomimo, że to jest AliExpress i to może nie są jakieś koszty wielkie, ale tak... Jak to wszystko zebrać razem to jednak robi, robi się tam jakiś koszt. Także ja uważam, że to jest inspiracja i trzeba szukać zawsze w swoich zbiorach, w swoich przydasiach tego co możemy wykorzystać, żeby wykonać jakąś tam daną kartkę, a to jest tylko pomysł dla mnie. Także ja mam nadzieję, że was zainspiruje to do pracy i proszę napiszcie mi, co myślicie o tych kartkach, czy macie zamiar robić podobne i czy może robiliście już na przykład tego typu metodą, taką metodą, jakąś kartkę? Także jestem tego ciekawa też. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, za subskrybowanie, za komentarze i zapraszam was do moich kolejnych filmików. Trzymajcie się, pa! pa.